wyspa muzyki. Dzisiaj porywa nas jazz, big beat, porywa nas rock and roll, ale tak naprawdę gdzieś z tyłu głowy cały czas jest nazwisko Zbyszka Wodeckiego, jego obecność, rozmowy. Zdradzisz, co dzieje się za kulisami koncertów, kiedy stajecie w garderobach, przygotowujecie się? Czy się przygotowujemy? Oczywiście, że się przygotowujemy. Znaczy już jesteśmy po próbie dźwięku. Teraz tak naprawdę już się tak uspokajamy, skupiamy i tak się przygotowujemy do wejścia na scenę za chwilę. Ale to uspokojenie i skupienie to jest tylko kwestia pewnego wyciszenia przed tym, co nastąpi. Tak. Gdybyśmy miały przygotować takie pudełko z płytami, z inspiracjami, to Aretha Franklin znalazłaby się tam? Tak, Aretha Franklin, Ray Charles, ja bardzo też jeszcze Raya Charlesa lubiłam, ale ja przede wszystkim najwięcej klasyki słucham i zawsze słuchałam najwięcej opery, baroku. A co powoduje taką absolutną gęsią skórkę? Taki odruch, że trzeba natychmiast pogłośnić radio? Po prostu dobra muzyka, tak naprawdę każdego gatunku. Po prostu jak coś jest poruszające, jak ktoś... Nie wiem, ja oczywiście najbardziej lubię wokalną muzykę, bo to czuję najbardziej, ale oczywiście inne instrumenty tak samo. Natomiast są takie dźwięki, właściwie wydaje mi się, że w każdym gatunku, z którym mam styczność, może tak powiem, i nawet nie wiem, w muzyce ludowej tak samo, to po prostu ktoś potrafi tak zaśpiewać czy zagrać, że po prostu... Właśnie, ciarki na rękach, także czyli muzyka po prostu się dobra nie muzyka. Tyle powtarza, co rymuje i te poszczególne akcenty gdzieś do nas wracają. A ta twórczość Zbyszka Wodeckiego dla osoby z Krakowa? No, pan Wodecki jakby zawsze był... No zawsze był obecny w moim życiu, podejrzewam, że w życiu każdego. Jest pan czy jest Zbyszek? Nie, pan, dlatego że jakby dla mnie, no jakby to jest pokolenie wyżej i jakby, no nie wiem, czy by mi przeszło przez gardło powiedzenie perty do pana Zbyszka Wodeckiego, więc jakby nie, bardziej. I zawsze był jakby, no był, słyszałam go, jakby był jakby jak się dowiedziałam, że jak zostałam zaproszona na festiwal, właśnie Wodecki Twist Festival, to od razu miałam w głowie melodię, akurat taka mi przyszła, z tobą chcę oglądać świat, tam duet z Zdzisławą Sosicką, bardzo ten, nie wiem, akurat to mi tak weszło pierwsze i nie, to zawsze było obecne, jakby to jest tak... Taka muzyka też bardzo melodyjna, bardzo pięknie, z piękną dykcją, pięknie. Dla mnie jakby, oczywiście zwracam oczywiście uwagę na jakby na wokalną stronę, więc jakby to jest co... I to nie są łatwe piosenki, to też powiedzmy. Nie są. Ja zresztą nie podjęłam się jakby zaśpiewania jakiejś piosenki Zbigniewa Wodeckiego, bo jakby no to trzeba jakby wejść... Nie podjęłam się po prostu, nie żebym nie miała odwagi, ale no myślę, że też dużo pracy jakby też musielibyśmy z zespołem całość, żeby całościowo popracować. Żeby je zinterpretować wejść w dialog. Po swojemu, to jest też tak, że nie ma sensu powtarzać. Jakby była to na tyle silna osobowość, że kusi, żeby wejść jakby... W jej buty, prawda? Tak. A to trzeba zrobić zupełnie po swojemu, więc jakby to wymaga naprawdę pomysłu i takiej, jakiegoś takiego też kontaktu z wejścia właśnie w twórczość. No. Ale świetna, wspaniała muzyka. No, dzięki festiwalowi też jakby wróciłam też do słuchaliśmy wiele razem w zespole wielu utworów. Tak. Były takie chwile wzruszeń albo rozmów, jak oni to robili, jak to zrobili? Tak, no fajnie też oczywiście przy okazji poczytaliśmy sobie trochę artykułów, wywiadów. Takie szczęśliwe takie życie. Tak, szczęśliwe życie muzyków, którzy po prostu żyli muzyką i takie mnie bardzo uderzało to jakby. Taki szacunek dla muzyki, dla słów, dlatego że jakby bez takiego natłoku dźwięków, jakby mnie się podobała też taka kultura, widać, że po prostu wyniesiona właśnie z klasyki, z takiego, taki, do sceny. Szacunek i pokora. Tak, i bardzo,
to jest właśnie takie bardzo wzruszające. Do dźwięku też podejście. Mnie akurat mnie się bardzo, bardzo podobała technika wokalna Zbigniewa Wodeckiego. Jakby pięknie, po prostu jakby taka no, klasyczna szkoła z takim delikatnym podejściem do dźwięku, okrągłym, piękną właśnie dykcją, z takim skupieniem się na, bardziej wydaje mi się, że skupieniem się na dźwięku i treści niż na show. Aczkolwiek Zbigniew Wodecki był showmanem i jakby wnosił super swoją osobowością. Ale priorytet. Natomiast ja mam takie, ja takie odnoszę wrażenie, jak to może też był taki styl w tamtych czasach, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jakby przede wszystkim właśnie taki szacunek dla muzyki, dla tego, co się robi, że to jest jakby na pierwszym miejscu, jakby ten dźwięk, ten przekaz bardzo. I wydaje mi się, że Zbigniew Wodecki naprawdę kochał swoją publiczność. Jakoś tak myślę, że mam takie poczucie, że nie tylko on był kochany, bo był po prostu przemiłym człowiekiem. To działa w obie strony. Tak, był przemiłym człowiekiem, ale po prostu widać, że jakby to wnosiło takie szczęście w jego życie. Z przyjemnością pooglądałam trochę koncertów, naprawdę z dużą przyjemnością i z takim, ale fajną robotę robił, naprawdę, tak fajnie. Pasja, profesjonalizm, tak. Pokora, Wodecki Twist Festival, Wyspa Muzyki, ciąg dalszy nastąpi, oddajemy Was publiczności, bo ona tutaj już powoli zaczyna się gromadzić w hotelu Forum i cóż, ciąg dalszy nastąpi. Tak, dziękuję bardzo.